Witam serdecznie, z tej strony Jerzy Strużycki, Akademia Keyboardu, Keyboard Way. Witam was serdecznie w kolejnym wideo. W tym wideo poruszę bardzo ciężki temat. Temat, który dzieli świat muzyczny na dwie części. Dzieli ludzi, którzy grają na keyboardach i dzieli ludzi, którzy tworzą muzykę w tak zwanych żywych składach i jedni na drugich coś tam sobie psioczą. Słuchajcie, ja nie chcę dzisiaj poruszać tego, co jest lepsze, bo ile uszu, ile ludzi, tyle jest opinii. Chcę wam opowiedzieć dzisiaj i odpowiedzieć na pytanie, moje pytanie i moim zdaniem odpowiedzieć na to pytanie, czy granie na keyboardzie to gra na żywo? Czyli granie na keyboardzie to gra live. I słuchajcie, bardzo ważne, zanim zacznę cokolwiek opowiadać, to w przypadku instrumentu typu keyboard i w przypadku w ogóle powstawania dzieła muzycznego, nie tylko instrumentu, jakim jest keyboard, chodzi o sposób tworzenia muzyki w czasie rzeczywistym, czyli sposób powstawania tego brzmienia, a nie w sposób, w jaki wytwarza się dany dźwięk. Bo jak wiecie, keyboard to jest instrument, który posiada w sobie bardzo dużo różnych wbudowanych brzmień. Nie będę się zagłębiał, jakie to są, ale jest praktycznie cała orkiestra, cały świat muzyki elektronicznej i wiele, wiele innych instrumentów. I wyobraźcie sobie sytuację, że ja gram na keyboardzie brzmieniem gitary. I pytanie, czy ja gram na tej gitarze na żywo? No nie. Natomiast, czy ja gram na keyboardzie na żywo brzmieniem gitary? No tak. No bo dlaczego tak? No bo przede wszystkim mam wpływ na, i bardzo ważne, brzmienie tej gitary, mogę sobie je edytować w czasie rzeczywistym. Mam wpływ na wysokość dźwięku, jakie będę grał. Mam wpływ na to, co zagram. Mam wpływ na to, czy zagram ciszej, czy zagram głośniej. I mam wpływ na to, jakie ja dzieło muzyczne z tego brzmienia gitary wyciągnę. Czyli co ja na tej gitarze zagram. Czy ja gram na żywo na gitarze? Nie. Czy gram na keyboardzie brzmieniem gitary na żywo? Tak. Słuchajcie, dla wielu, wielu ludzi, szczególnie starszej daty, którzy są niestety mocno zaszufladkowani, keyboard to taka elektryczna zabawka, czy elektryczna samograjka, która sama gra i jeszcze na dodatek pewnie sama śpiewa, nie? W tym odcinku totalnie rozwalam ten mit i zupełnie się z nim sprzeciwiam. Więc jeszcze raz mówię, najważniejsze jest to, w jaki sposób to dane dzieło muzyczne powstaje, a nie sposób, w jaki wydobywają się dźwięki. Ale wracajmy do konsensusu. Dzisiaj chcę wam opowiedzieć również o graniu ze stylów akompaniamentu, puszczaniu plików MIDI i porównamy sobie to też do kilku różnych sytuacji, kilku różnych przykładów. I tu właśnie to, co szufladkuje tych muzyków grających w dużych składach, w składach na żywo i tych, którzy grają na żywo na keyboardzie, bo tak granie na żywo, granie na keyboardzie to granie na żywo, ale przy zachowaniu kilku warunków. Jakie to są warunki? Przede wszystkim granie brzmieniami, tak? Czyli w rzeczywistym czasie wytwarzanie tej muzyki i granie z tak zwanych stylów akompaniamentu. Totalną przeciwnością są tak zwani ludzie zombie, czy też puszczacze, którzy puszczają pliki MIDI, wyłączają klawiaturę i udają. I to nie jest totalnie gra na żywo, to jest jawne oszustwo. Chyba że siedzisz sobie w domku, puszczasz sobie pioseneczkę, potańczysz sobie, pośpiewasz, ale nie nazywaj tego grą na keyboardzie. Inny przypadek, gdy puszczasz plik MIDI, włączasz fortepian i grasz brzmieniem fortepianu. I teraz bardzo ważne, w jaki sposób powstaje całokształt dzieła twojego muzycznego? Na fortepianie, brzmieniem fortepianu, grasz żywo, natomiast całą muzykę, cały podkład masz puszczony, gotowy. Czy grasz na żywo? Jeżeli chodzi o całokształt, nie. Czy ty grasz na brzmieniu fortepianu na keyboardzie na żywo? Tak. Ale twoja muzyka w całości
nie jest grą na żywo. Natomiast osobna sytuacja to ludzie grający ze stylów akompaniamentu. I tutaj dużo wielu z was zarzuci, że to przecież są też zaprogramowane pętle, prawda? No, z jednej strony tak, ale z drugiej strony macie wpływ na brzmienie tego stylu. Możecie zmieniać w czasie rzeczywistym głośności tego stylu. Możecie w czasie rzeczywistym modulować tą muzykę, zmieniając tonację, wciskając akordy, sterować całą ścieżką akompaniamentu. To od was tylko zależy, co na tym stylu zagracie. Puszczając gotowy plik MIDI, on jest przeznaczony w jakiś sposób do danego utworu, danego kawałka. Grając utwór ze stylu, ty na tym stylu możesz sobie zagrać Cyganeczka Zosia, a jednocześnie możesz zagrać sobie Ona tańczy dla mnie, a może jakieś ambitniejsze numery. To zależy tylko od twojej wyobraźni. Granie ze stylu, a puszczanie plików MIDI to są dwa totalnie różne światy. Co jeszcze możesz zrobić z takim stylem? Możesz podczas grania ze stylu wyłączyć sobie dane ścieżki perkusyjne. Możesz tam bawić się efektami. Tutaj w nowoczesnych instrumentach mamy jeszcze pokrętła Live Control. I jeśli spojrzysz, no i co najważniejsze, jak grasz ze stylu, to przecież używasz prawej ręki. No bo jak będziesz używał tylko guzików, puszczał zaprogramowane intro, puszczał zaprogramowane zakończenia, czyli twoje dzieło trwałoby 30 minut, a ty skończyłbyś na puszczaniu przycisków play i stop, to również nie grałbyś na żywo. No spójrzcie, jaki dzisiaj ten odcinek jest skomplikowany, ale chcę, żebyście wiedzieli, w jaki sposób wygląda moje zdanie i żebyśmy troszkę mitów rozwiali. Natomiast jeżeli grasz na żywo, jeżeli grasz ze stylu, używasz brzmień prawej ręki, coś tam sobie grasz, czy też grasz brzmieniem gitary, czy też grasz brzmieniem przy piano, dzięki temu graniu prawej ręki pokazujesz i grasz po prostu dany utwór, że da się to rozpoznać, bawisz się muzyką, sterujesz akompaniamentem, zmieniasz tonację, wysokość dźwięku, masz 100% wpływ na to, jakie dzieło stworzysz ze swojego stylu i swojej prawej ręki, czyli ze swojego keyboardu. I taka muzyka jest muzyką 100% na żywo i nie może być inaczej. Stoi tutaj żywy człowiek, używa swojego mózgu, używa swojej muzycznej wyobraźni, tworzy muzyczne dzieło w różnoraki sposób. Nie odtwarza od A do Z gotowego pliku MP3 czy też MIDI. No i właśnie to zarzucają nam, klawiszowcom, ludzie, którzy grają w pełnych składach. Totalnie nas szufladkują, nie mówiąc brzydziej, czy też bardziej brzydko. Troszkę obrażają w pewien sposób. Ja nie chcę, żebyście wy, muzycy, obrażali się, żebyście się gdzieś tam na forach sprzeczali ze sobą. Pamiętajcie, to jest moja opinia, ty masz swoją opinię, Geniu ma swoją, Andrzej ma swoją i ile ludzi na świecie, tyle jest opinii. Natomiast chciałbym, żebyście zrozumieli, że granie na keyboardzie, i jeszcze raz to podkreślam, ze stylów akompaniamentu, czy też nawet jak wyłączysz styl akompaniamentu, grasz sobie jako pianino. Tylko jako pianino zagrasz, przypuśćmy, dla Elizy. To do cholery, gdzie ty zagrałeś na żywo? No przecież to jest keyboard, to samo gra, tak? Tu nie stoi żywy fortepian, prawdziwy fortepian. Tam nie drgają struny, tak? Tak, ty grałeś na żywo. Więc jeśli chodzi o tą kwestię, to jest tyle. Starałem się mówić wolno i wyraźnie, żebyście to wszystko dobrze zrozumieli, bo dzisiaj jest bardzo ciężki odcinek. I w tym odcinku jednocześnie chciałbym pokazać wam taką... Inaczej, powiedziałem, że pokażę na przykładzie pewne rzeczy, tak? I spójrzcie teraz tak. Światowej sławy klawiszowiec Jean-Michel Jarre wykorzystuje do swoich wykonań syntezatory, tak? Wykorzystuje do swoich wykonań często lupy perkusyjne. No i teraz ktoś by zarzucił, czy muzykę, którą robi, tworzy Jean-Michel Jarre, czy on to robi na żywo? Przecież on się wspomaga jakąś tam zaprogramowaną sekcją, perkusją, tak jak my się wspomagamy stylami akompaniamentu, tak? No,
prawda jest taka, że Jean-Michel Jarre gra 100% na żywo i nikt mu tego nie zarzuci. On wykonuje swoje dzieło od A do Z wedle swojego wymarzonego czy też wypragnionego w danym momencie schematu, wspomagając się technologią, która przychodzi do nas i wielu, wielu ludzi zostaje przez tą technologię totalnie zgniecionych, nie powiedziałbym, przejechał po nich walec technologiczny i są za szufladkowani. Następny przykład. Czy zespół grający na przykład pięcioosobowy, który ma w swoim składzie keyboard i z tego keyboardu wykorzystuje jakieś zaprogramowane sekcje, loopy audio, czy też ten keyboard gra w danym momencie ze stylu i na przykład w tym stylu jest włączona tylko perkusja, a chłopak na basie gra, chłopak na drugich klawiszach sobie gra, saksofonista sobie trąbi, wokalistka sobie śpiewa. No i czy zespół gra na żywo? No tak, 100% zespół gra na żywo, bo stoi za tym żywy człowiek ma 100% wpływu na to, w jaki sposób powstaje ich dzieło muzyczne i żywy człowiek obsługuje przecież te instrumenty, żywy człowiek na nich gra i to dzieło powstaje w taki, a nie inny sposób. To jest właśnie granie na żywo. Więc powiem wam tak, ja wiem, że to był odcinek, w którym dolałem dużo oliwy do ognia. Wiem, że pojawi się dużo komentarzy, wiem, że zaraz pojawi się mnóstwo łapek w dół, a jeszcze więcej łapek w górę, czego sobie i wam życzę. Ja wam powiem tak, ile ludzi, tyle opinii. Przedstawiłem wam swoją opinię, ja jako jestem klawiszowcem, keyboardzistą, jestem po szkole pianina, skończyłem sześcioletnie ognisko muzyczne. I jeszcze raz mówię, nie chciałbym, abyście gdzieś tam się żarli w komentarzach pod tym filmem, żebyście się żarli na grupach muzycznych, skończcie z tym. Pamiętajcie, że tego chleba w muzyce starczy dla każdego i dla ludzi, którzy grają ze stylów akompaniamentu i dla ludzi, którzy grają w żywych zespołach, no i dla ludzi, którzy są muzycznymi zombie i puszczają gotowe pliki MP3 czy też MIDI. Więc ode mnie tyle, dzięki wam serdeczne za to, że chciało wam się oglądać do końca, za to, że byliście. Wszystkiego dobrego życzę i subskrybujcie kanał Akademii Keyboardu. Pozdrawiam!